I zalałam świeczkę. Siemano, jesteśmy dzisiaj u Martyny i Eryka, którzy zgłosili się do nas, bo... Oglądaliśmy wasz program i stwierdziliśmy, że fajnie to robicie i że też chcemy w nim być. I też chcecie mieć sypialnię, tak? Tak, okay. Chcemy mieć naszą wymarzoną, loftową. Wiemy, że robicie to dobrze jakościowo, bardzo ładnie to wszystko wygląda, nam się spodobało. Okay. Napisaliśmy do was. A ja wiem, że ty jesteś stolarzem, więc twoje umiejętności też się pewnie nam przydadzą. A... Mi się przydały. A nawet jeśli nie stolarskie, to na pewno wzrost, bo będziemy robić ścianę. U Martyny w sypialni zależy nam na industrialnym charakterze, ale przełamiemy go przytulnymi dodatkami, czyli zasłony, dywan, poduszki, koce itd. Natomiast ważne są też ściany i to, jak je zaaranżujemy. Fajnym elementem są oczywiście obrazki oraz różnego rodzaju grafiki. W tym sezonie bardzo modny jest motyw roślinny, a także zwierzęcy. Geometryczne poroża, sarny, łosie i tym podobne. Oczywiście pamiętajmy także o ramkach, które my używamy bardzo często. Jest bardzo duży wybór, jeśli chodzi o wzory, kolory, rozmiary, więc możemy je konfigurować jak tylko chcemy, albo bardziej uporządkowane, albo w totalnym artystycznym nieładzie. Martyny i pomagamy odświeżyć jej sypialnię. Co Cię nie podoba w Twojej sypialni? Bardzo chciałam, żeby miała taki charakterystyczny loftowy wydźwięk. Gdzieś tam próbowaliśmy, daliśmy łóżko, które samemu z drewna zrobiliśmy, daliśmy gdzieś tam biurko loftowe, tak, takie drewno, metal, ale zabrakło czasu, zabrakło budżetu i mimo, że marzyliśmy o cegiełce, to jeszcze nie udało nam się jej. Ale chęci jeszcze są, tak? Tak, jak najbardziej. To fajnie, że sami zaczęliście nad tym działać, że pomysł jest. My wam pomożemy dokończyć tą sypialnię w takim razie i właśnie damy cegiełkę. Dopieścić. Dopieścić cegiełkę i sypialnię, tak? Sypialnię. Sypialnię z cegiełką. Tak będzie. Poza tym oczywiście dodatki, tekstylia, które zawsze fajnie ocieplają przestrzeń, czyli poduszki, zasłonki w kolorze dziewczęcym, takim lekko różowym. Mam nadzieję, że do zaakceptowania, nie tylko przez ciebie. Poza tym fajna rzecz i bardzo ważna w każdej sypialni, rośliny. Pamiętajcie, że zbliża się zima, więc one są fajnym takim filtrem oczyszczającym powietrze. No i zawsze się dobrze komponują z każdym wnętrzem totalnie. No i tyle, mało, dużo, a jeszcze oświetlenie. I ramki i lustro, też ważne, dobra. A jeśli wy chcecie zobaczyć, ile nas będą kosztować poszczególne elementy aranżacji, to poczekajcie do końca odcinka. Dzień dobry. Proszę pani, bo ja mam w sumie do odebrania zamówienie internetowe u was. Na nazwisko, w sumie na ksywę Rubens. Dobrze, poproszę cztery ostatnie cyfry zamówienia. To jest, prawda? 2845. Tak, zgadza się. Proszę chwilę poczekać, dobra. Już idę. Okej, to czekam. Jest, proszę, tak, to jest to. Super, dziękuję to bardzo. Proszę jeszcze chwilkę. Okej. Dobrze, i zapraszam do kasy. Okej, super. Przekazuję. Tak, proszę bardzo. Czyń honory. Czyń honory. Przyklejaj. Wiesz jak? Nie, nie wiem. Najpierw staraj się zawsze ją tak pod takim kątem, żeby ją delikatnie postawić. I ona ma swoją górę i dół. Delikatny, ja to robię delikatny ruch, prawda? Dobra. I ma górę i dół, prawda? Zawsze fugą do góry. Dobrze. Tak, a Eryk niech patrzy. Niech patrzy i się uczy. I się uczy, tak. Mhm, spokojnie, delikatnie. I delikatnie ją. O!
Proszę. Chcesz? A, teraz ja nie zostanę za to. Chcesz mi swój wkład? Nie, no to pewnie. Od dołu, tak? Tak, chodzi o to, żeby... Dobra, okej. Okay. Mhm, i z mocą, żeby i nie tak pękła, no nie? Bo może, no może, bo może, są... bo to jest taka, tak. Dobra, dobra. I chyba jest okej. Okay. Jest. Dobra. Jest super. Jest super, dobra. To teraz będzie, ale teraz będzie trudniej. O, widzisz. A dlaczego? A dlatego. Proszę. Aha. No, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mhm. Tak. Trzymaj i do góry. I to też grubo, nie za grubo. Nie, 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 ale to się wszystko wyrówna. Aha, to się... A to zaraz wszystko wyrówna. Dobra. I... I dalej, a ja stoję i patrzę już. Czyli co, zatrudniasz nas? To może tak. No dlaczego nie? To może ja pójdę na kawkę, a wy sobie róbcie. Bardzo dobrze. No i tak... Fajnie, fajnie. No masz siłę. No niższy jestem, że tak powiem. O, patrz tutaj. O, widziałeś? Z żadnej drabiny damy radę. No, i elegancko. Pięknie. Ej, Jarek, ja chciałem ci już coś obiecać, okej? Okay? Tak na obiecać? No. Że ja cię już nigdy nie wykończę, ale wcale mogę. Możesz. Miej broń Boże. Zobaczymy, czy to czy ładnie wykończysz. Cudnie. A, jaki pustak. Po prostu cudnie to zrobiłeś. Piona. Zobaczyć, jak się montuje taką lampę, wejdźcie na kanał. Samo się nie zrobi, a dowiecie się wszystkiego. Co robi Sagusa? Standardowy element każdego odcinka, czyli ramki. I zdjęcia w ramki. I zdjęcia w ramki tym razem, tak. Co to jest fajny pomóc? Element. Tak, pomóż ja panie. Ja biorę tą największą ramkę. Jakieś teraz najmniejsze zdjęcie, ale wszystkie są w sumie w tym samym rozmiarze. Tak, wybierz sobie. A jest jaki piesek słodki. To wybieram piesek. Ty? Jest to paździerz? Agusiu. Może być tak ten? Może być tak jak spadł? Nie czy ty wiem. Musisz mieć tak ten? Znaczy wszystkie ale są... To jest, ale to może być takie moje? Tak. Proszę. Może być takie twoje. Martyna, zrobimy teraz szybką dekorację na jesienne wieczory i przy okazji święta. Super. Tak, mamy dzbanek z wodą, wrzucamy świeczki, to jest turbo szybkie. I zalałam świeczkę. Pamiętajcie, że rośliny oprócz tego, że fajnie się sprawdzają w każdej aranżacji, są nam bardzo potrzebne. Zbliża się okres jesienno-zimowy, więc musimy ogrzewać pomieszczenia, a rośliny są fajnym filtrem, który je oczyszczają. W tej roli dobrze sprawdzają się na przykład monstera, sansevieria, skrzydłokwiat oraz palma areka. My nie wybraliśmy do tego pokoju, ponieważ jest zbyt mały, ale mamy monstera i skrzydłokwiat, które fajnie pasują. S
Słuchajcie, to był bardzo intensywny dzień, praca wszystkich, ale daliśmy radę i jest pięknie. Nie wiem, czy wam też się podoba, ale dla mnie to jest w ogóle bomba. Bomba, masz rację. Wyjątkowo. Zero presji, jeśli chodzi o tą odpowiedź, oczywiście. Nie narzucam niczego. Tak, ale... Saga robiliśmy, przypomnij. Robiliśmy sporo, ponieważ położyliśmy przede wszystkim cegłę na ścianie, na której wam też zależało i ona nadała tego charakteru loftowego, industrialnego, ale my lubimy łączyć style, dlatego poza cegłą oraz lampą i dodatkami takimi trochę ciemniejszymi, mamy też elementy przytulne, jak zasłonki, tekstylia, poduszki, ramki i roślinki oczywiście, które są bardzo ważne. Co wam się najbardziej podoba? Właśnie to przełamanie, że mamy tutaj taki surowy styl, a dodatkowo lekko kobiecy, dziewczęcy, delikatny. Jak się czujesz? Jak w zamku księżniczki. Czyli idealnie, to w takim klimacie to zostawimy, prawda? To teraz czas na was, żebyście mogli mieć taki pokój, jaki tylko chcecie. Zgłaszajcie się na wyremontowanieobi.pl i pamiętajcie... Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i szerujcie i do zobaczenia. Pa!